Polacy są w sieci bardzo aktywni każdego dnia. My w tej chwili spędzamy w internecie codziennie około 3 godzin. I to, jaki to jest dzień tygodnia, ma wpływ, z jakich urządzeń korzystamy i ilu nas w internecie jest i ile tam jesteśmy czasu. Ciekawe jest, że w poniedziałki w polskim internecie jest największa aktywność. Myślę, że wynika to z faktu, że przychodzimy do pracy, włączamy komputer i sprawdzamy, co się ważnego wydarzyło, sprawdzamy wszystkie rzeczy, które mogą nam być w pracy potrzebne. Ale ponieważ w pracy używamy komputerów stacjonarnych, to właśnie na tych urządzeniach w poniedziałki odnotowujemy największy ruch. Oczywiście, jeśli to jest zwykły poniedziałek, bo jeżeli to jest na przykład poniedziałek świąteczny, wielkanocny, czy jest to majówka, to internauci zachowują się bardziej tak jak w weekend niż jak w poniedziałek. Natomiast użytkownicy, którzy łączą się z siecią za pomocą urządzeń mobilnych, zachowują się jakby bardziej stabilnie, bo telefon zawsze mamy przy sobie, zawsze możemy sprawdzić to, czego szukamy, jest on bardziej naszym towarzyszem niż narzędziem pracy. Bardzo fajnie można obserwować, jak wydarzenia różne wpływają na to, czego szukamy w internecie, szczególnie na urządzeniach mobilnych. I na przykład przed świętami kobiety w ciągu ostatnich kilku dni bardzo aktywnie poszukiwały przepisów na serwisach kulinarnych. Natomiast na przykład niedzielę cieszą się dużą popularnością wśród użytkowników szukających informacji sportowych. I na przykład 28 maja, kiedy spotkania multiligi odbywały się wszystkie o tej samej godzinie, mogliśmy zaobserwować ogromny pik, kiedy kibice, oglądając mecz swojej ulubionej drużyny, symultanicznie na urządzeniach dodatkowych sprawdzali wyniki pozostałych spotkań w tej kolejce. A na przykład 3 maja na telefonach największy wzrost miały strony poświęcone erotyce.